Cembrit Bold to konkurs skierowany do młodych architektów. Zaproponowaliśmy firmie Cembrit, aby oddała swoje produkty ludziom i pozwoliła im eksperymentować. Cembrit nie tylko zaufał nam, ale także niezwykle entuzjastycznie podszedł do koncepcji samego konkursu, co zaowocowało już drugą edycją Bolda. Tematem pierwszej edycji konkursu był motyw oczekiwania. Żyjąc w mieście, tracimy bardzo dużo czasu na czekanie. Stoimy w korkach, czekamy na czerwone światło, czekamy na tramwaj, na autobus, na kogoś w kolejce do bankomatu. To nas strasznie irytuje, ale to jest element życia w mieście. Zastanawiało nas, czy odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni może wpłynąć na ten stan. Tak pojawiła się koncepcja pytania konkursowego. Zagospodarowanie przestrzeni mostu grunwaldzkiego w kontekście oczekiwania. Oczywiście z użyciem włókno cementu. Materiały, którymi się posługuje artysta, projektant, mogą pobudzać wyobraźnię w określonym kierunku. I na to zwracałem uwagę, jak giętki materiał, jakim jest włókno-cement, powoduje giętkość myślenia artysty, projektanta, architekta w tworzeniu projektu. Chcieliśmy czegoś odważnego, tak jak ciąka Bolt, wiesz, na grubasie, żeby te panasze były naprawdę z jajem i żeby ludzie się nie bali eksperymentować. Włókno cement to nie jest materiał, który profesorowie dają i mówią: proszę bardzo, a teraz może zaprojektujemy coś z włókna cementu. Włókno cement jest takim materiałem, który trzeba było przeryć, zobaczyć jego wszystkie właściwości, zobaczyć, jak on działa. Bardzo jest pouczające po prostu, jak wiele uczestników potrafiło sobie wyobrazić, co inni uczestnicy zgłoszą i jak się można potencjalnie odróżnić na tle wszystkich prac konkursowych. Doceniam taki sposób myślenia, bo myślę, że on po prostu odzwierciedla prawdziwy rynek sztuki i pomysłów. Pierwsze miejsce dlaczego? Wykorzystały to na 110% grupa, która to zrobiła. Właśnie podjęła to zadanie, żeby być intrygującym, nie tuzinkowym. Bardzo mi się podoba to podejście, czyli brak ucieczki w dodawanie podczas projektowania kolejnych aspektów. To był pomysł od początku skonstruowany jako temat i wypełniony ten temat jest kolejnymi fragmentami, częściami projektu. Jako jedyny ten projekt wykorzystywał włókno cement do zbudowania łódeczki. I jak się okazało, to jest całkiem możliwe, nie wydumane. W sumie jest to zupełnie inne podejście do tego materiału. No właśnie, i fajne było to, że to była taka akupunktura miasta, rozrzucone w różnych miejscach. Ten pomysł był mało inwazyjny dla samego mostu, a trochę go uzupełniał o jakiś bajer. Jak myślimy o moście, to zazwyczaj jest to ogromna budowla, raczej dla samochodów, albo coś, co jeśli jest piękne, to można podziwiać, ale dość niedostępne. Natomiast ten projekt zakładał takie elementy, które są dostępne dla po prostu przechodnia pieszego, czyli zmienił zupełnie skalę tego mostu z ogromnej budowli w coś, z czym pieszy może się pobawić, z czego może skorzystać. Zachwyciliśmy się samą analizą, samym tak jakby przekształceniem materiałów w różnorakie formy i w każdej z nich to działało. Oceniam go również jako pomysł, który może zainspirować innych studentów w tworzeniu tego rodzaju projektów. Jak najwięcej takich konkursów i jak najwięcej możliwości konfrontowania. Myślę, że nie przejmować aż tak bardzo przegraną i aż tak bardzo wygraną. Dodatkowo to jest sposób na budowanie swojego portfolio, bo jednak to, co się robi na studiach, to robią wszyscy nasi rówieśnicy. Materiał, który jest wykorzystywany, włókno-cement, nie jest tylko dodatkiem, nie jest takim kwiatkiem u marynarki, tylko jest tą marynarką. Jest materiał, który ma pobudzić myślenie architektoniczne. Staramy się, aby tematy konkursowe inspirowały do odważnych, innowatorskich rozwiązań. Spojrzenie na przestrzeń tworzyło w nowy, może nawet rewolucyjny sposób. Cieszymy się bardzo, że młodzi architekci podejmują to wyzwanie. Doceniamy, że nagrodzone prace pojawiają się w mediach i prowokują dyskusje. A taki właśnie cel postawiliśmy sobie z firmą Cembrit.